Challenge Triathlon Gdańsk 2021. 19-20 dzień czerwca. Zapraszamy triatlonistów do Gdańska, bo to naprawdę fantastyczny sport. To świetna okazja, żeby spotkać najważniejszych sportowców, największych sportowców w tej dyscyplinie w naszym kraju. Wśród nich pojawi się mistrzyni świata, mistrzyni Europy, olimpijka, Agnieszka Jerzyk, powiem krótko, chyba jedna z najszczęśliwszych osób na świecie teraz. Agnieszko, dzień dobry, tak mogę powiedzieć? Dobry wieczór, witam serdecznie, tak? Idealnie strzeliłeś się, jestem teraz na pewno najszczęśliwszą triathlonistką na świecie, naprawdę. Jest niesamowicie. Jest niesamowicie. Ty oczywiście, twoi najbliżsi tym szczęściem żyjecie już od paru miesięcy, ale dopiero od dwóch, bodajże trzech może dni podzieliłaś się swoją radością ze swoimi fanami, z kibicami, z tymi, którzy cię obserwują, którzy podglądają twoje dokonania i wszyscy wiedzą, że jesteś w ciąży. Dokładnie. Czekałam, aż troszkę zaokrągli mi się brzuszek, żeby pokazać to całemu światu, moje szczęście, które pod koniec lipca pojawi się już razem z nami. No a tak, rodzinka dostała tak naprawdę wiadomość pod choinkę. Cudownie. Aga, to musimy zobaczyć twoje szczęście. Pokaż ten brzuszek, który już teraz pewnie się zaokrąglił trochę. Możemy tak prosić o to? O, rzeczywiście już trochę zaokręglony. To jest który? Piąty miesiąc? Tak, to jest 23 tydzień, czyli piąty miesiąc, w sumie już za chwilę początek szóstego. Dziewczynka, chłopiec? Tego jeszcze nie zdradzę. Okej, dobra. Wobec tego trzymamy to w tajemnicy, trzymasz to w tajemnicy. Mam nadzieję, że będziemy mogli też się dowiedzieć jako jedni z pierwszych. A zatem czekamy na tę informację. Przede wszystkim, jak się czujesz? W tym momencie ciąży czuję się bardzo dobrze. Właśnie wróciłam też z treningu dopływackiego, więc cały czy gdzieś tam czas jestem aktywna. Staram się ruszać, chociaż ten trening jest zupełnie inny teraz. No ale na szczęście wszystkie objawy ciążowe już za mną. Czyli te nudności, takie problemy, które są najczęściej w tych pierwszych dwóch, trzech miesiącach już ustąpiły, ale trening rozumiem, że też troszeczkę inny, nie jest tak obciążający jak zwykle. No nie, trening jest zupełnie inny. Trenuję w ogóle bez żadnych obciążeń. Tak naprawdę można powiedzieć, że ruszam się. Nawet no nigdy tak wolno na przykład nie biegałam, bo teraz wychodzę na wybiegania, no to biegam w granicach 6-6:30 na kilometr. No i nie jest to tak jak wcześniej 18 kilometrów czy tam 20. Jest to 7 kilometrów, 8 kilometrów w zależności od pogody, samopoczucia, więc tak to wygląda. Agnieszka, ty jako ambasadorka Challenge Triathlon Gdańsk teraz masz przed sobą taki challenge swój, osobisty, taki challenge związany z chyba wielkim marzeniem każdej kobiety, każdego człowieka. Swoim szczęściem, swoją radością dzielisz się z tymi, którzy cię obserwują na Instagramie, którzy podglądają cię na Facebooku. Ja w tych słowach wyczytuję niezwykle wielką radość, niezwykle wielkie szczęście. No dokładnie, już wiele lat podkreślałam i cały czas podkreślałam, że rodzina jest dla mnie bardzo ważna i że w przyszłości chcę założyć rodzinę. Też ta moja decyzja, powiedzmy podjęta po igrzyskach w Rio de Janeiro, była gdzieś tam tym ukierunkowana, bo wiem, ile czasu zajmuje sport olimpijski, szukanie punktów, zdobywanie kwalifikacji, to tak naprawdę jest się cały czas poza domem. No i nawet nie miałam warunków do tego, żeby gdzieś tam stworzyć swoje życie prywatne. Dlatego to przejście na te dłuższe dystanse było gdzieś tam tym też pokierowane, żeby nie pominąć życia prywatnego. No a
Tak naprawdę od ponad roku moje życie się całkiem zmieniło. Myślę, że trochę też cała ta sytuacja na świecie mi pomogła osobiście, czyli COVID, bo takie decyzje, podjęcie takiej decyzji na pewno było łatwiejsze, kiedy jest wszystko zatrzymane, kiedy ten gdzieś tam sport troszkę się zatrzymał. Więc myślę, że w tym wszystkim, co się dookoła dzieje, ja bardzo dużo zyskałam i jestem wielką szczęściarą. I to się czuje w Twoich słowach, to widać na Twojej twarzy, bo Wuhan kojarzy się ją wszystkim z czymś strasznym. W Twoim przypadku to jest troszeczkę inaczej. Dokładnie, właśnie w Wuhan poznałam Piotrka, mojego chłopaka. Stamtąd nie przywiozłam koronawirusa, a przywiozłam miłość swojego życia i ojca dziecka, które noszę w sobie, więc naprawdę to jest niesamowite, że dla jednych tragedia, a dla innych naprawdę wielkie szczęście stworzone przez koronawirusa. Mamy nadzieję, że wszystko będzie powoli wracać do normy. Te wyszczepienia cały czas nabierają rozmachu, oby wszystko rzeczywiście już przynajmniej za 2-3 miesiące było pod kontrolą przede wszystkim, a później wracało do takiej normalności. Agnieszka i Piotrek i Dzidzia, tak określmy na razie, to będzie dla was wielki aga challenge tak naprawdę, bo nie oszukujmy się, ty urodzisz, oczywiście maleńka będzie z tobą przez najbliższe miesiące, później też będziecie pewnie czasami pojedziecie wspólnie na zawody całą rodziną, ale to jest duży challenge, jeśli chcesz wrócić do poważnego sportu, a przecież takie plany są w roku przyszłym, prawda? Dokładnie, na pewno to będzie ogromny challenge dla mnie. Wielkie wyzwanie, o którym cały czas myślę, ale bardzo chcę wrócić do ścigania. Naprawdę myślę, że właśnie Dzidzia będzie takim dodatkowym motorem dla mnie i dodatkową motywacją, którą tak naprawdę nie ukrywam, potrzebowałam w ostatnim czasie. Gdzieś tam w tych ostatnich latach przez cały czas myślałam intensywnie właśnie o rodzinie i teraz to wszystko dostaję. Więc myślę, że mam nadzieję, że po prostu wrócę właśnie też po dziecku silniejsza. No i jeszcze te Hawaje odhaczę oraz inne zawody. Jeszcze jestem stosunkowo młodą zawodniczką, jeżeli chodzi o te długie dystanse. Więc mam nadzieję, że jeszcze pokażę co nieco w tym sportowym życiu. Bo ja patrząc na, nie będę tu wymieniał konkretnych nazwisk, ale oczywiście patrząc na twoje starsze koleżanki, nie tylko z Polski, ale ze świata, to mam wrażenie, że dziewczyny na tych dłuższych dystansach, właśnie po macierzyństwie, po tym rzeczywiście pięknym momencie w swoim życiu, kiedy urodziły, kiedy zaczęły wychowywać dzieci, później poukładały wszystko w swoim życiu też zgodnie, tak aby ten balans był zachowany. Nawet robiły życiówki, fantastyczne wyniki, jeszcze lepsze niż po prostu wcześniej przed właśnie urodzeniem dziecka. Dokładnie, mam nadzieję, że tak będzie też w moim przypadku. No, tutaj wszystko będzie zależało od tego, jak sobie poukładamy to życie, opiekę nad dzidziusiem, ale na szczęście Piotrka trening nie jest taki wymagający, nie wymaga tak dużo czasu, więc myślę, że tutaj Piotrek przejmie sporo obowiązków. No i też tak dobrze się składa, że i moja mama, i Piotrka mama od stycznia 2022 roku przechodzą na emeryturę, więc tutaj na pewno też będziemy mieli wielką pomoc. Więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie jak z płatka i będę mogła jeszcze wznieść się na wyżyny. Jako ojciec trójki dzieci powiem ci, że babcie to największy skarb, naprawdę, największe wsparcie, największy support, co w triatlonie też jest ważne. Dokładnie. No na szczęście i mam bardzo fajną mamę i teściowa też mi się trafiła idealnie, więc myślę, że będziemy w tych kwestiach się bardzo dobrze dogadywać.
Cieszę się, że jesteś w tej chwili w cudownym momencie swojego życia. Jeśli chodzi o sport, to troszeczkę to schodzi na plan dalszy, troszeczkę jest takiego wyluzowania, ale Challenge Triathlon Gdańsk to będzie impreza, podczas której się pojawisz. Nie wystartujesz oczywiście, ale już w takim no, 8. miesiącu w poważnym stanie będziesz nas oglądać, kibicować. Dokładnie, taki jest plan, żeby przyjechać do Gdańska. Chcę też pokazywać się wcześniej na jakichś innych, mniejszych imprezach, po to, żeby cały czas być w tym świadku triatlonowym. No, a jeżeli chodzi o Challenge Gdańsk, no to jeszcze rok temu, jak dowiedziałam się, że będzie ta impreza, no to chciałam tam bardzo wystartować. No i takie były plany, żeby w końcu wystartować w dużej międzynarodowej imprezie. No i tak naprawdę marzyłam o tym, żeby zakończyć te zawody na pierwszym miejscu, bo tak by wypadało. No, teraz okazuje się, że przyjadę, będę w innej roli. No ale jak nie w tym roku, no to mam nadzieję, że wystartuję tam w kolejnym roku, no i na mecie będzie I w już latach czekać kolejnych. na mnie. Dokładnie. A Ktoś zatem. więcej, a nie tylko chłopak. Dokładnie. Słuchaj, Aga, bo jeśli chodzi o wielkie międzynarodowe wydarzenia, to wspominamy Daytona. To było chyba ostatnie, prawda? Tak naprawdę to wielkie wydarzenie po chociażby sukcesach tych krajowych, no bo potwierdziłaś, że jesteś po prostu mocna, mimo tego, że ten czas w 2020 roku i do treningów, i do zawodów nie był sprzyjającym, prawda? No ale sprint, który fantastycznie zrobiłaś w Rawie Mazowieckiej, no to po prostu jeden z tylko nielicznych startów, który potwierdził to, że jesteś no, dominatorką. No tak, ja bardzo dobrze wspominam Rawę Mazowiecką i tam ten start tak naprawdę zaskoczyłam sama siebie, innych oczywiście też, ale przede wszystkim samą siebie, bo nie sądziłam, że uda mi się wygrać, tym bardziej, że naprawdę nie trenowałam dużo w tamtym czasie i był koronawirus, no i poznałam Piotrka i tak naprawdę więcej czasu spędzałam z chłopakiem w treningach i bardziej w tym kierunku się skupiałam. Więc tak naprawdę takiego porządnego treningu i tej wiedzy, że wystartuję na tych zawodach, to był taki dobry miesiąc. Wcześniej, no to wiadomo, ruszałam się, ale to nie było żadnych jakichś takich wielkich planów startowych, no bo przecież jestem od 3 lat zawodniczką z długiego dystansu, a nie ze sprintu. Więc myślę, że też gdzieś tam to moje, powiedzmy, nowe życie i ta taka radość, którą też dawał mi Piotrek, no to ta decyzja podjęciu wyścigów w Rawie Mazowieckiej, no to nie była taka, nie wiem, 100% poważna, taka profesjonalna, na której się skupiałam, tylko raczej to była taka zabawa i radość wynikająca z tego, co się dzieje wokół mnie. No, okazało się, że zostałam tam mistrzynią Polski. No, ale no, też w Białymstoku stało się to, co tak Olimpijka. naprawdę powinno się stać w tamtym roku, bo no, nie byłam przygotowana tak dobrze jak w innych latach, bo nie było tego treningu. No i też mówię, to moje podejście gdzieś tam do startu nie było takie w 100% skoncentrowane tylko i wyłącznie na zawodach i na tym, żeby zostać mistrzynią Polski, więc tam gdzieś tam przyznam się, że na tydzień przed zawodami, gdzie ja zazwyczaj odpoczywałam już i koncentrowałam na starcie, no to tutaj
razem z Piotrkiem w temperaturach sięgających 30 stopni malowałam przyczepy i gdzieś tam nie było tej regeneracji. Więc przyznaję, że to był mój błąd, ale tak naprawdę patrząc z perspektywy czasu nie żałuję tego. Też gdzieś Bo tam wyciągasz zawsze wnioski. zastanawiałam. Tak, oczywiście, ale też zawsze gdzieś tam zastanawiałam się, czy zejść ze sceny niepokonaną. Czyli nie wiem, wiedziałam, że już tam może się zdarzyć, że nie wygram Mistrzostw Polski, bo tak naprawdę wiedziałam, w jakiej jestem formie. Wiedziałam też, że trening do długiego dystansu strasznie różni się do tych dystansów krótszych. No ale też kiedyś zastanawiałam się, jak to jest przegrać zawody, to czyli nie wiem, nie być pierwszą. Jak to jest? Jak to jest, jak ja to odbiorę, jak się zachowam w stosunku do innych zawodniczek, czy będę zła, czy będę płakać, czy będę po prostu szczęśliwa. Więc myślę, że tak to miało być. Fajnie dostrzegać w życiu chyba różnych sytuacji, różnych uczuć. No i z perspektywy czasu też nie żałuję tego startu. Cieszę się, że dałam satysfakcję innym, bo pamiętam, jak kiedyś ja byłam młodą zawodniczką i wygrywałam z Ewą Dederko, z Marią Cześnik, z Karoliną Ochocińską. To mi na pewno dawało wtedy satysfakcję i taką motywację do pracy, więc cieszę się, że ja mogę też dać motywację i wiarę dziewczynom właśnie z krótkiego dystansu, żeby cały czas walczyły jeszcze na tych dystansach, żeby walczyły o gdzieś tam sukcesy międzynarodowe. Agnieszka, mam wrażenie, że ten rok był niezwykły w twoim życiu, że to był rok, w którym bardzo dojrzałaś też. Przede wszystkim to szczęście, które wypełnia twoje serce, Piotrek, Dzidzia pod sercem właśnie, to jest to, co się czuje i ten dystans, którego też nabrałaś, te wnioski, które wyciągnęłaś, myślę, że to jest po prostu fantastyczny taki potencjał na te najbliższe miesiące, na te najbliższe lata i w twoim życiu prywatnym, rodzinnym i w karierze tej zawodowej, sportowej jeszcze cały czas. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam zawsze będę trzeźwo myśleć i patrzeć na to, co się dzieje wokół mnie. No teraz przede mną wielkie wyzwanie, wielki obowiązek. Będę odpowiedzialna za Dzidzię, więc myślę, że gdzieś tam taka dorosłość jest teraz potrzebna i trafiłam w punkt. Zobaczymy, jak to będzie. Będę się starała, tak jak starałam się w triatlonie, dalej będę się starać gdzieś tam o te sukcesy sportowe, no ale myślę, że w tym macierzyństwie też będę chciała być dobrą mamą. Tak będzie, tak będzie. Trzymam kciuki za te najbliższe Dziękuję. miesiące zdrowia, dobrego samopoczucia, dobrej formy. Domyślam się, że pewnie jeśli Dzidzia pozwoli, to do samego końca będziesz aktywna i w zasadzie pewnie po pływaniu na przykład weźmiesz torbę i pojedziesz do szpitala, żeby urodzić. Dokładnie mam taką nadzieję, że będę mogła przez cały czas być aktywna. Wiem, że jeżeli chodzi o pływanie, no to z tym nie ma problemu. Gorzej wygląda z bieganiem, że myślę, że za jakiś już czas będę musiała przejść z truchtu na spacery. No i jeżeli chodzi o rower, no to już zmieniłam pozycję, bo już gdzieś tam ten brzuszek wystający przeszkadza. Więc myślę, że niedługo będzie potrzebna holenderka, jeżeli chodzi o rower, a nie czasówka, czy tam nawet szosówka. No zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście wiem, że ten czas tak naprawdę teraz, no to jest poświęcony Dzidzi i na tym się skupiam. Nie myślę gdzieś tam o jakichś wynikach, dlatego też staram się nie nadwyrężać, słucham organizmu.
No i tak naprawdę tym się najczęściej kieruję, jeżeli wychodzę na trening. Też tam gdzieś tam rozmawiałam z lekarzami, zabronili mi od samego początku intensywnych treningów. No i cały czas mi wbijają, że to jest teraz czas dla dziecka i mam I dla go Ciebie. poświęcić. I ja się słucham, tak jak się zawsze słuchałam trenera, teraz się w okresie ciąży słucham lekarza. Wszystkiego dobrego, Aga. Dziękujemy Ci bardzo, że zgodziłaś się z nami Dziękuję porozmawiać, że bardzo. podzieliłaś się z nami swoim szczęściem, swoją radością. A propos holenderki, to pamiętaj, że teraz, jak będziesz tak majestatycznie jechała rzeczywiście na rowerze tego typu, to już pomyśl o tym, żeby z tyłu był taki też, może nie nosidełko, tylko takie siedzisko już dla dzidzi, żeby później wspólnie jeździć na spacery. I z przodu koszyczek oczywiście na piknik. Tak, na butelki, dokładnie tak. Wszystkiego dobrego, trzymaj się. Dziękujemy Ci bardzo, Dziękuję, powodzenia. dziękuję bardzo Widzimy i do się zobaczenia podczas w Gdańsku. Challenge Triathlon Dokładnie. Gdańsk 19-20 czerwca. Agnieszka Jerzyk, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Hej, cześć. Hej.